Polskie Radio. Donald Trump chce niezwłocznie deportować tych nielegalnych imigrantów, którzy dopuścili się przestępstw. Potwierdził też, że na granicy amerykańsko-meksykańskiej postawi mur. Prezydent elekt mówił o tym w wywiadzie telewizyjnym. Więcej na ten temat w korespondencji Jana Pachlowskiego. Donald Trump potwierdził swoje twarde stanowisko wobec nielegalnych imigrantów. W stacji CBS powiedział, że niezwłocznie zamierza deportować od 2 do 3 milionów przyjezdnych, którzy mają na swoim koncie przestępstwo kryminalne. Chcemy usunąć z kraju kryminalistów, wśród których są m.in. członkowie gangów czy narkotykowi dilerzy. Podkreślał miliarder. Dodał, że jednym z jego priorytetów będzie uszczelnienie granic Stanów Zjednoczonych i budowa muru na granicy z Meksykiem. Kolejnym priorytetem będą prace nad ustawą, która dotyczyłaby pozostałych nielegalnych imigrantów, wśród których są tysiące Polaków. Donald Trump nie podał jednak żadnych szczegółów w tej sprawie. Szacuje się, że w USA mieszka około 11 milionów ludzi o nieudokumentowanym statusie imigracyjnym. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Tymczasem brytyjskie media nagłaśniają spotkanie lidera brytyjskiej partii niepodległości UKIP z amerykańskim prezydentem elektem. Rząd podkreśla, że Nigel Farage nie był jego tajnym emisariuszem, ale on sam powiedział po spotkaniu, że namawiał Trumpa do odnowy tzw. specjalnych stosunków łączących Waszyngton i Londyn. A więcej o tym spotkaniu z brytyjskiej stolicy Grzegorz Drymer. Kiedy Nigel Farage pojawił się u wejścia do Trump Tower, natychmiast osaczyli go reporterzy, dopytując się, czy będzie pomagać Trumpowi w okresie przejściowym przed inauguracją w końcu stycznia. Ale Farage odparł: nie, jesteśmy tylko turystami. Dwie godziny później szefowa sztabu wyborczego Donalda Trumpa powiedziała, że ich rozmowa koncentrowała się na wolności i zwycięstwie. W toku kampanii wyborczej lider UKIP poparł Trumpa na jednym z jego wieców i doradzał mu przed debatami telewizyjnymi z Hillary Clinton. Jak podkreślała korespondentka BBC w Nowym Jorku, obaj się zaprzyjaźnili, a Donald Trump określa Farage'a jako bratnią duszę, nazywając go Mr. Brexit. W rozmowach z dziennikarzami po spotkaniu z Trumpem Farage podkreślał, że namawiał go do rychłego spotkania z premier Theresa May, pomimo wcześniejszych niepochlebnych opinii członków jej ekipy o prezydencie elekcie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. A w Paryżu i w Nicei uczczono dziś pamięć o ofiarach zamachów terrorystycznych. Prezydent François Hollande odsłonił w stolicy 6 tablic pamiątkowych w miejscach ataków. Potem spotykano się w różnych częściach miasta. Z kolei w Nicei odbył się maraton. Marek Brzeziński. Przed merostwem 11 dzielnicy Paryża, w której znajdują się Bataclan oraz 3 z 4 ostrzelanych restauracji, zebrał się tłum mieszkańców. Był koncert pianistyczny i śpiewano gospel. W niebo poszybowały balony. W katedrze Notre Dame odprawiono nabożeństwo dla uczczenia pamięci ofiar zamachów. Pod Bataclanem i na Placu Republiki noc rozjarzyły tysiące lampek. Po zapadnięciu zmroku na kanale Świętego Marcina puszczano na wodę pływające podświetlone lampiony znicze w trójkolorowych barwach francuskich. Na lazurowym wybrzeżu zorganizowano maraton Nicea Cannes. Po raz pierwszy uczestnicy biegu nie wystartowali z promenady Anglików, lecz ze stadionu miejscowej drużyny piłkarskiej. Chodziło o uszanowanie miejsca tragedii, ale i o lepsze zapewnienie bezpieczeństwa 14 tysiącom uczestników. Wielu z nich biegło z opaskami przedstawiającymi serce ułożone z nazwisk 86 ofiar zamachów Nicei. W sumie w listopadowych atakach w Paryżu i lipcowym w Nicei zginęło 216 osób, a prawie 1000 odniosło obrażenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I przypomnijmy, że w przeddzień rocznicy zamachów w Paryżu w teatrze Bataclan zagrał legendarny brytyjski muzyk Sting. Sala była zamknięta od dnia ataku terrorystów, którzy zabili 90 osób. Muzyk przed rozpoczęciem koncertu poprosił o minutę ciszy. Skierował też kilka słów do publiczności.